Siemanko, z tej strony Luters. Jak widzicie, znajdujemy się pod stadionem Czarnych Czudec, potężnej, wielkiej drużyny z Czudca. Także co to oznacza? Że będziemy objeżdżać tegoroczną trasę MTB Czudec 2024. Jest lapierek, boży, tak wygląda. Przypatrzcie się dobrze, żeby zobaczyć, jakie jest błoto. Tutaj jest obocony lapierek, tutaj też leciutko. A tak to w miarę czysty, także zapamiętajcie ten widok, zobaczymy, ile błota będzie na trasie. Wczoraj strasznie lało przez cały dzień tutaj, także obawiam się, że może być lekko mokro. I też tak jak przejeżdżałem, to się wydawało lekko mokro, ale zobaczymy. Cały objazd oczywiście powered by Endurance, potężnego sponsora Synergy. Także pamiętajcie, w Czudcu w ogóle one będą do wygrania, Endurance'y, także wpadajcie. No i lecimy objechać, trasę mini objeżdżamy. Zostawcie subika i łapę w górę. Jak będzie dużo łapek w górę, to może się jeszcze pofatyguję na mega. Aczkolwiek wątpię, bo dzisiaj mam wyrywane ósemki i prawdopodobnie po tym nie będę mógł jeździć. Nawet nie wiem, czy się tu w sobotę pojawię, bo tak se mamuśka wymyśliła, ale dobra, nieważne. Jedziemy z objazdem. No to co, moi drodzy, oficjalnie zaczynamy objazd MTB Czudec. Prawdopodobnie musimy się skierować w lewo, tak jak co roku. No i lecimy z tematem. Na jednym kole wyjeżdżamy ze stadionu i ciśniemy pewnie w stronę lasu. Myślałem, że tu Janek Miłek. Chociaż w sumie bardziej Sylwester Wardęga z wyglądu. Ale to ani jeden, ani drugi. Nie wiem, czy was, chłopaki, nie mam za nisko i dziewczyny. Może sobie was podwyższę lekko, żebyście lepiej im widzieli. A to najwyżej za chwilkę, bo widzę, że jesteście mega nisko. Dobra, poprawione lekko, powinno być lepiej. Także lecimy. 25 km według GPX-a przed nami. O, sheesh, Cupra Leon. Ale to piękne. O, lokalna szkoła. Cześć! Na koło krzyczeli. Nie prowokujcie, nie dam się sprowokować. Tu mnie psy goniły rok temu. Mam nadzieję, że w tym ich nie ma. I nie chodzi o policję. Nie polecam serdecznie te karków Polar. Zresztą się znowu sam. A few moments later. Te psy mnie dopadły. Jest problem, widzowie. Ja pierdolę. No to są jaja. Co roku to samo. Co roku to samo. Kurwa mać. Fak, one dalej gonią. Ty, no i ja nie wiem, jak ja mam objechać trasę. Jak tam są psy, które ciągle skaczą do gryzienia. Co za w ogóle debil wypuszcza psy, które są agresywne, samotnie, w teren. Trzeba być serio zjebanym. Co roku jest to samo. Trzeci rok tą trasę objeżdżam, trzeci rok pod rząd mnie atakują psy. Dobrze, powoli wracamy na trasę. Musiałem wyjechać tu dużo gorszą górką, ale jest.
już chyba trasa, mam nadzieję przynajmniej. Zaraz się okaże. Dobra, odnalazłem się na trasie, także podjazd asfaltowy pominięty i prawdopodobnie jedziemy dobrze. Przynajmniej tak to wygląda. Także ciśniemy w końcu z objazdem. Zasrane psy. Naprawdę. Także zostało 21 km trasy. Powinno być git. Polar mi się zacina, ciąga, także będę musiał znowu sobie tworzyć plik i szukać. Ale co zrobię? Tu na bank. Ło, jak zalane. Hop. I teraz prawo. Według mapy. Także lecimy. Śmiesznie będzie, jak ja nie zdążę do dentysty przez ten objazd. Ale są priorytety. Ósemki mogą poczekać. Tym bardziej, że mi one osobiście nie przeszkadzają. Tylko dentyście. No to teraz jeden do jeden, jak na gravelowej gonitwie jedziemy. Klasyczka. Źle pojechałem. Pierniczy, bo ten GPS w tym Polarze zasranym tak pokazuje. Jak mi dadzą opcję zwrotu, to go zwracam, kupuję Garmina. I że tu niby dalej asfaltem? Lol. No ale tak mi pokazuje. Dziwne to trochę, powiem wam. Jakoś mi się kurde nie wydaje, no ale dobra. Jak tak kieruję, no to ok. Ja sobie tutaj jeszcze to zweryfikuję, Imo. Tu jest strzałka nawet. Jakie fule są useful w tym roku. W ogóle wczoraj sprzedałem Cubica Carbonica, o którym była bardzo duża dyskusja na TikToku, że jak mogłem odmówić mu 3000, że to była uczciwa oferta, bla bla bla. No i przyjechał normalny kupiec i kupił za 3,5. I pozdro, i nie negocjował, nie wymyślał, że jest zepsuty, tylko elegancko wziął. Mówi, że stan git. Także no. Także o tyle możecie sobie w dupę wsadzić wasze Januszowe gadanie o tym, że mogę mu za 3 oddać rower. Zawsze szeryfy i ogólnie widzowie z TikToka wiedzą wszystko lepiej niż ja. Cokolwiek nie dodasz, ale git, bo zasięgi mi nabijać. Łowie, wszystko. Ale jak skarmiło teraz. Może być ślisko. O Jezu, jak zwane. Ale mówiłem, opady były straszne wczoraj. Także nie ma się im o co dziwić. O. I tak lepiej niż w Piekoszowie, powiem wam. W Piekoszowie było gorzej. Dobra, dobrze jadę już. Powiem wam, to jest powolony, że ja muszę polegać mimo wszystko dalej na nawigacji z telefonu, bo ona lepiej pokazuje niż nawigacja w zegarku za ponad tysiaka. Dobra. Za ślisko na tym ciśnieniu. Muszę spuścić trochę. Dobra, teraz
dobrze jadę. Dobra, teraz tu w dół. Tam też było ślisko, bo musiałem to podjechać. Zacznij, że źle zjechałem. Myk, myk w dół. Profilaktyka to podstawa. Hop. Myk, myk w górę. W domu komuś nie będziemy zajeżdżać. Tu chyba rok temu glebnąłem, jeśli dobrze pamiętam. Rok temu w ogóle MTB Czudec moje to był hit, bo strasznie lało przez całą noc wtedy, pamiętam. Burze były straszne i ja byłem na nocy horrorów. I wychodzę z nocy horroru i tak sobie myślę, dobra, pewnie jest właśnie na Facebooku info, że jest odwołane, a tu na Facebooku przyjeżdżajcie, nie jest źle. To przyjechałem. Aha, i gdzie teraz? Prosto. No to przyjechałem, tu będzie najgorzej chyba zalany moment trasy. Dobra, spuszczam, bo to zero przyjemności dla was z oglądania. Jak ja mam ciągle prowadzić. Dobra, lecimy widzowie, spuszczone powietrze. Tak, no nie wiem, może 1,5 bara max. Myślę, że nawet może mniej ewentualnie. To już podprowadzimy, bo już nie ma sensu wsiadać. Tu się zjeżdża. Hop. Mogę powiedzieć, że w tą Amazonkę trzeba wjechać. Dobra.
Work. Niezłe. Aha. Work. Niezłe. Aha. Thus. Work. Niezłe. Aha. Thus. Work. Niezłe. Aha. Thus. Oto. Tutaj, to było to. A szkoda, bo tam był taki fajny zjazd. O, o, utopiony. Jesteśmy mniej więcej w połowie trasy, widzowie. Patrzcie, tak wygląda lapierek. Tu w ogóle siedzi jakiś owad nieznajomego pochodzenia. Pisałem biologię rozszerzoną, ale nie aż tak rozszerzoną. Ale tu jest straszny syf, no strasznie zasyfiony. Już drugi raz pod rząd dostaję tak w dupę lapier, bo przecież w Pimpie Koszowie tak samo. Było to jak nie wiem. Swoją drogą to prośba do organizatorów, weźcie koście trawę na tych trasach, bo już trzeci raz objeżdżamy TB Czudec i trzeci raz się to kończy dla mnie kleszczami. Za pierwszym razem były 2 kleszcze, za drugim razem było 6 kleszczy i po tym objeździe również 2 kleszcze, także powalone. Kurwa! Jak tu ślisko!
i wyjeżdżamy po drugiej stronie lustra, w sensie trasy. Miało być śmiesznie, wyszło jak zawsze. Zostało jeszcze 8,8 km, a za półtorej godziny muszę być w domu. Tyle bota w gębie. Jo, to jest ten. Ja go pamiętam, gagatka. Siodło na max w dół i próbujemy. Hop, jedziemy tu. Tak, to jest imo to. Ty, bo ja tyle dupą oponę, bez przesady. Aż tak z temu nie jest. No i dobrze jadę, bez kitu, to jest zmiana. W takim razie, od tamtego roku.
Nic nie widzę, mam błoto w oku, w sensie widzę jednym okiem. Ale to na szczęście to bez astygmatyzmu, także widzę więcej niż normalnie w sumie. Dobra, jest jakiś shooter, więc potrzebna mi przestrzeń. Tego dawno nie było, słuchajcie. Oj, bardzo dawno. Check the view. Ale powiem wam szczerze, już teraz, żeby nie było, że potem mówię wymówki, ta trasa jest totalnie nie pode mnie. Ja na tej trasie nie lubię takich tras, będę szczery. Ona jest taka... nie jest w ogóle techniczna za bardzo, ale jest mega, mega taka wytrzymałościowa, fizyczna. A w tym roku mi takie nie siedzą, w tamtym też nie siedziały. Dobra, także tak wygląda Lapierre po przejechaniu całego MTB Czudec. Syf straszliwy. I generalnie źle wam powiedziałem, teraz przejechałem w godzinę 40 około. Patrzcie, tak wygląda Lapierre. Syf potężny. Będzie dużo mycia, ja też pewnie jestem brudny, jak nie wiem. Wyobrażam to sobie, o zresztą widać, nie? Masakrycznie jestem brudny. Także tak wyglądało MTB Czudec. Jeśli wam film spodobał, zostawcie łapę w górę i suba. I widzimy się, jeśli mnie te ósemki nie poskładają, to na wyścigu.